Cześć, tu Adam. Znajdujemy się w Nadleśnictwie Spychowo. Jest zima, jest zimno, połowa lutego i dzisiaj będziemy szukać różnych śladów wilków i przede wszystkim powiemy sobie o tym, gdzie i jak mieszkają wilki. Znajdujemy się właśnie w jednym z moich ulubionych miejsc w Nadleśnictwie Spychowo, a mianowicie jest to taki fajny obszar, gdzie właśnie mieszka wilcza rodzina i będziemy starać się znaleźć jakieś ślady ich obecności tutaj w tym lesie. Ważne jest, żebyśmy obserwowali nie tylko to, co się znajduje w samym lesie, ale również to, co możemy znaleźć na środku drogi, dlatego że wilki wykorzystują drogi leśne i zostawiają tam również swoje ślady. No i świetnie, udało nam się znaleźć właśnie wilcze odchody. Zobaczcie, że one są na środku drogi leśnej. To znaczy, że to jest taki system znakowania swojego terytorium przez parę rodzicielską w wilczej rodzinie. Jeżeli się rozejrzymy tutaj jeszcze w okolicy za chwilkę, to najprawdopodobniej znajdziemy więcej takich śladów bytowania. O, jest! A nie mówiłem? Zobaczcie, bardzo blisko są kolejne odchody. I kolejne odchody, także na takim bardzo krótkim, w sumie 10-metrowym odcinku tyle śladów obecności wilków. Zwróćcie też uwagę, że te odchody tak naprawdę są dosyć grube, 2,5-3 cm średnicy, zbudowane praktycznie tylko z sierści. Więc mamy pewność, że ta wilcza rodzina tutaj występuje, to jest jej terytorium, tutaj znakuje, czyli informuje też inne sąsiednie watahy o tym, że to miejsce jest zajęte. Leśnicy prowadzą monitoring dużych drapieżników, występowania wilków, rysi w naszym kraju. Dlatego ja również w momencie, kiedy znajdę jakieś ślady bytowania wilków, wszystko zapisuję na specjalnej aplikacji w telefonie, po to, żeby dokładnie opisać to, co znalazłem w lesie. Idziemy śladem g***a łosia. Nie wiem, czy Marek nas potem wpuści do samochodu. Nie wpuszczę. O, jakie ładne tropy łosia. Czekajcie, ja wezmę sobie to od razu, zmierzę i sfotografuję. Wilki mieszkają głównie w norach wykopanych głęboko w ziemi i bardzo często wybierają miejsca szczególnie niedostępne dla ludzi. W lasach gospodarczych, gospodarowanych przez leśników, są to m.in. takie gęste młodniki. Ciekawe. Skoro wilki zakładają nory w miejscach, gdzie ludzie nie chodzą, to może znają i ustawę o lasach i wiedzą, że ludziom nie wolno chodzić na oprawy i młodniki do 4 metrów wysokości. Ciekawe. Znajdujemy się przy wilczej opuszczonej norze. Taka nora jest dosyć łatwa do rozpoznania, bo średnica wejścia jest około 50 cm. Tam akurat 60x40, natomiast zwróćcie też uwagę na to, że ta nora może być bardzo głęboka. Ona może się ciągnąć nawet 9 metrów w ziemi. Taka nora, jaką tutaj widzicie, jest przygotowywana przez matkę, przez samicę, dlatego że ona przygotowuje sobie miejsce do narodzenia szczeniaków. I tak naprawdę nory są wykorzystywane jedynie w okresie narodzin i wychowywania szczeniaków, czyli od kwietnia do lipca. Natomiast pozostałą część roku wilki nie wykorzystują, nie korzystają w ogóle z nor, tylko sobie odpoczywają gdzieś w środku lasu. Wadera, czyli matka, może wykorzystywać stare nory po lisach, borsukach, po to, żeby łatwiej sobie przygotować swoją własną, dlatego rozkopuje je, poszerza otwór i z takich ciekawostek w środku, na końcu tego korytarza jest takie metr na metr pomieszczenie, gdzie właśnie matka rodzi swoje szczeniaki i tam nie ma żadnego gniazdka, tam nie jest nic nanoszone do środka, nie ma żadnego dywaniku, nie ma żadnego gniazdka, po prostu szczeniaki rodzą się na takim zwykłym piasku. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7, 8, 9. Nawet do tego miejsca może sięgać korytarz Wilczej Nory, a tu pode mną może znajdować się już główna kwatera, gdzie rządzi Wadera. Jest zima, nie ma tutaj żadnych świeżych tropów wilków, nie ma świeżego, wysypanego piachu ze środka tej nory. Także świadczy to o tym, że na razie matka nie interesuje się w ogóle tym miejscem. Mamy bardzo dużo tutaj tropów łosia, odchodów łosia, tropów. Także jest tutaj cała inna zwierzyna, jelenie też tutaj chodzą. Natomiast dopiero od kwietnia matka będzie przychodzić, robić przegląd swoich starych nor i ewentualnie kopać nowe w jakimś innym, ciekawszym dla niej miejscu. Wilki mogą wykorzystywać tą samą norę każdego roku, natomiast mogą ją sobie wymieniać. Nie są tak przywiązane do jednego miejsca, tak jak ludzie, którzy biorą kredyt na 30 lat. Natomiast ważne jest też to, że samica, matka, może mieć kilka nor zapasowych w bardzo bliskiej odległości od tej głównej. W momencie, kiedy jest jakieś zagrożenie, bardzo łatwo jest przenieść szczeniaki do bezpiecznego miejsca. Wilki nie zawsze kopią nory w ziemi. Są też takie przypadki, gdzie zakładają swoje gniazda właśnie pod wywrotami drzew, w jakichś miejscach piaszczystych, na skarpie, albo zwyczajnie robią lekkie zagłębienie pod świerkiem. I właśnie znajdujemy się w takim miejscu, gdzie wyjątek potwierdza regułę. Jest tutaj nawet bardzo duży hałas z uwagi na jeżdżące samochody. Jesteśmy między dwiema takimi większymi drogami. I tutaj Wadera postanowiła właśnie w tym lasku założyć swoje gniazdo. Kilka lat temu to właśnie w tym miejscu pracownik Zakładu Usług Leśnych, Pilarz, odnalazł właśnie w tym lasku pod takim świerkiem 5 małych czarnych kuleczek. I z początku myślał, ponieważ jesteśmy dosłownie kilkaset metrów od miasta, myślał, że to są psy, więc powiadomił leśniczego. Ten z kolei pomyślał, że może to są wilki. Ale żeby to sprawdzić na 100%, to miejscowi leśnicy ustawili tutaj fotopułapkę. I powiem Wam, że po wielu godzinach, kiedy niebezpieczeństwo minęło ze strony człowieka, matka Wadera przyszła i pojedynczo w pyszczku wynosiła szczeniaki w bezpieczne miejsce. Jeżeli podobał Wam się nasz dzisiejszy odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi naszymi produkcjami, kliknijcie ten mały dzwoneczek, a ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia.